Dzień dobry, przepraszam. Czy mogę zadać panu kilka pytań? Tak, słucham. Czy jest pan może stąd? Tak, jest. Czyli rozumiem, jest pan tutaj rodowitym podlasianinem, tak? Tak. No to takie moje pytanie. Czy mógłby pan opowiedzieć mi tutaj o obecnej sytuacji do mikrofonu, jak można prosić? Tak. W tym roku wcześniej zaczęliśmy żniwa. On jest zadowalający. Przez lata zaniechań poprzedniej ekipy rządzącej, no sytuację mamy jaką mamy. Wszystko wygląda tak jak widać. No rozumiem, ale ja przepraszam bardzo, no ja nie o tym chciałam rozmawiać. Przepraszam, a dla kogo jest ten wywiad? No wywiad jest dla mnie, dla mojej stacji. A to nie jest dla naszej telewizji? No muszę pana rozczarować, ale z przykrością powiem, że niestety nie. No to o czym ja mam mówić? No powiem tak, jeżeli pan chciał się nastawić na wywiad dla telewizji, no to ja nie jestem z telewizji. To jest po prostu wywiad dla mnie, dla mojej stacji. No i chciałabym porozmawiać o obecnej sytuacji panującej w rolnictwie. Dobrze. Do mikrofonu poproszę. Dobrze, proszę pani. To no tak jak mówiłem, no wcześniej w tym roku zaczęliśmy żniwa, susza odcisnęła swoje piętno, ten plon jest niepowalający. No ogóreczki w tym roku to takie malutkie, bo wyrastały, ale nie bardzo to. W gruncie rzeczy plon może być naprawdę taki zadowalający. No to czyli rozumiem, że nie do końca pan jest niezadowolony, jak pan na początku stwierdził. No wie pani, ja się tak nastawiłem, że to będzie wywiad dla naszej telewizji, także no chciałam troszeczkę tutaj... No ja rozumiem, że nie spełniam pana oczekiwań, no ale mimo wszystko może pan zostać gwiazdą w mojej stacji. A przepraszam, co jest duża stacja? No powiem, że jest to rozgłośnia powiedzmy krajowa, aczkolwiek zaczyna działać na skalę światową. Czy ja będę w tej sytuacji publicznie występował? Oczywiście. Oczywiście, że tak. U mnie RODO nie obowiązuje. Dobrze, a pani jest na pewno tutaj z Polski? No chyba to widać od razu, że jestem z Polski. No po tym czerwonym kolorze to widzę, że chyba pani nie jest tutaj z naszej części Europy. No ale nie kolor świadczy o pochodzeniu i narodowości, a raczej postura i wygląd. Chyba idzie odróżnić rodowitą Polkę od... No ja bym stawiał, że pani jest raczej rodowitą Rosjanką. No to chyba nie jest pan tutaj rodowitym podlasianinem. Nie, ja pochodzę z Mazowsza. A, no to nie dziwię się, bo tam na Mazowszu troszeczkę inaczej patrzą. W innym kierunku i pod innym kontekstem. Tam jest inna Polska. No dokładnie. Dobrze, no w związku z tym mam następne pytanie, bo raz pan mówi, że pan jest niezadowolony z plonu, za chwilkę pan mówi, że pan jest zadowolony z plonu, to jak to w końcu jest? No powiem pani tak, no zależy dla kogo ten wywiad, no dlatego pytałem, no, wywiad jest czy pani dla jest mnie. dla naszej telewizji. No jeżeli to jest dla pani, no... No widzę, że jest pan typowym Polakiem, bo węszy pan. I w tutaj końcu jakiś... pani to zauważyła. A ja po pani zauważyłem, że pani pochodzi ze wschodu, czyli pani jest z Rosji. No czyli w zasadzie pan mnie tutaj dobrze ocenia, no bo Rosjanie to jest jednak miły, sympatyczny naród. Tak, wie pani, no miałem tą okazję spotkać się za granicą właśnie z rodowitymi Rosjaninami, jeżeli dobrze pamiętam. W tym przypadku Rosjankami? No to z Rosjanką, aczkolwiek nie wiem, czy dobrze pamiętam, bo jak pani wie, no Rosjanie potrafią wypić i po prostu zacieśnialiśmy więzy tutaj nasze słowiańskie, i także nie wiem, czy dobrze pamiętam. No, jeżeli pan zacieśniał więzy słowiańskie, tak, no to może pan tak nie bardzo szczerze, dobrze pamiętać właśnie. Powiem pani szczerze, że to było bardzo takie... Bo tam jest dosyć pospolita właśnie po zacieśnianiu... Wylewające się te nasze... Tam jest właśnie bardzo pospolita amnezja panuje po zacieśnianiu więzi. Nie mieliśmy. Przepraszam, ale bardzo głowa później bolała. No i pomroczność jasna podejrzewam, że szczerze, występowała. Nie pamiętam. Plątowica języka. Tak, nie pamiętam, wie pani, no, mówię, no rozumiem. Wylewające to było po prostu i tak... Rozumiem, ale tak jeszcze mam tutaj odnośnie pana tutaj i całej tej sytuacji rolnictwa. Widzę, że pan robi grabiami. No czy tutaj na Podlasiu nie ma bardziej konkretnego sprzętu od grabi?
Wie pani, no wszystko jest, ale to mówię, no ja zbyt wiele nie pamiętam. Czyli mogę tak śmiało tutaj rzec, że jest pan raczej tradycjonalistą, tak? Przepraszam, tak, jestem... troszkę mi się język plącze, no, bo... ja wiem, pani z Rosji też. Jestem, tak, no... Nie jestem z Rosji, ale powiedzmy, no sytuacja też mnie troszeczkę tutaj stresuje. No nie, to pan mi tutaj, przepraszam, to pan mi tutaj sugerował, że ja jestem Rosjanką. Ja przepraszam. No dziękuję, przeprosiny przyjęte. No a w ramach tych przeprosin, no skoro pan mnie porównał do Rosjanki, tutaj zacieśniania więzi, no to może pójdziemy na jednego. Z uwagi na urodę. Na jednego może pójdziemy. No ja bym wolał tak może... Kielicha herbacianego. Dodam od razu. No bo widzę, że pana myśli tutaj gdzieś pani, się bardzo rozkojarzyły. Nie chcę już pić. Szkoda. Więc chyba pójdę, poszukam kogoś innego do wywiadu. To wie pani, tu jest dużo takich sąsiadów, którzy mają duże pragnienie. Także mogłaby pani się tutaj gdzieś zaczepić, że tak powiem, brzydko. No rozumiem. Czyli... mam sobie iść szukać innej osoby do wywiadu. No wie pani, no mi się trochę spieszy, bo no, sytuację mamy jaką mamy. Susza panująca tu u nas w regionie spowodowała... Przepraszam, to, że... susza? Tak. A wczoraj padało? Nie pamiętam. Aha. Nie pamiętam. No, mówię, po zacieśnianiu to... więzi pan nie pamięta. Tak, to było takie wylewające, także ja trudno mi jest powiedzieć, co to było. Czy to padał deszcz, czy po prostu tutaj żeśmy zaciśniali te więzy wschodnie. No rozumiem. No to w takim razie nie przeszkadzam tutaj w pilnej, ciężkiej pracy, tak, bo no, najprawdopodobniej na tą później pan znowu chce zacieśniać więzy, także... Nie, wie pani, to z uwagi na tą suszę, no ja się po prostu muszę spieszyć, żeby mi to nie zmokło, więc... Rozumiem. No czas na... No także życzę, no czegoś można, w takim razie może pytanie, czego życzyć panu? Wie pani, to bardzo trudne pytanie, bo tak jak już mówiłem wcześniej, nie wiem dla kogo ten wywiad i nie wiem... A ja powtarzałam dwukrotnie, że dla mnie, ale ja nie dla wiem, mojej kto stacji. Będzie to oglądał, więc... No to skonsultuję jeszcze z panem gotowy materiał i podpiszemy odpowiednie dokumenty, żeby pan był pewny co do wszystkiego. Dobrze. No bo zdaję sobie sprawę z RODO, aczkolwiek tak jak już powiedziałam, u mnie RODO nie obowiązuje. Dobrze, wie pani, to ja się zastanowię, czego mi tam życzyć i po prostu później powiem pani poza... anteną, tak? No to na razie wobec tego życzę, nie życząc niczego. Dobrze, dziękuję. To ja dziękuję, nie dziękując. Dziękuję, proszę. Nie dziękując. Do widzenia, bez do widzenia. Dobrze, do widzenia.